Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej części naszego działania magicznego. Voilà. Trochę krzywo, bo niestety Dorota też chciała naprostować do kamery, a ja mówię, nie, tam jest północ. Wiecie jak jest, takie różne są. Czyli odcinamy nasze pasożyty energetyczne i robimy im won stąd. Won mi. Najlepszy egzorcyzm świata, król Julian, który wrzeszczy won mi. I dokładnie tak robimy. Także moi kochani, jest nas 160 osób u mnie, czyli znając życie będzie więcej. Piękny krąg. Już krąg jest naprawdę duży. I jestem na tyle wcześnie, że kto chciał dołączyć, na pewno na 21 dołączył, jak nie będziecie nadrabiać i nie będziecie w tak dużym kręgu. A Gisia mówi 176, no mówię, że ja zawsze mam jakoś czysta do dołu. Dobrze, słuchajcie, jak jesteśmy powyżej tych 150 osób, w tamtym roku tak nie było przy różnych działaniach, absolutnie, więc ja tu po prostu widzę progres i różne takie inne ważne rzeczy, jestem przeszczęśliwa po prostu, bo nam się krąg powiększa. No! Dokładnie tak. Także moi kochani, zaczynamy działania. Pamiętajcie, że jutro ten rytuał będzie oddzielony na kanale, ale trzeba ściągnąć film, zrobić pyk, żeby nie stracić czatu. Ja zanim się pyknie i wrzuci, a to się zrenderuje, to jest jakiś dzień. Więc będzie spokojnie, ale tak to działamy na żywo, bo przecież o to chodzi w 15-dniowym rytuale. Żeby go robić razem, 180 osób go robić razem. Matko, zemdleję zaraz z tej radości. Działamy! Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. 200 osób. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Zapalmy teraz nasze świece. Ja się poryczałam przez Was. Zapalamy te świece w intencji sił czystych, energii światła i energii przejrzystych. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z przecudnych serc promieni.
Niech te 200 osób niosą skrzydła mocy. Siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Weźcie swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tej świecy wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Powtarzajcie za mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Ja, stojąc u progu wielkich zmian, chcę wejść czysta do nowego roku. Oczekuję dobrych, wielkich zmian, a chcę pozbyć się złych uroków. Przywołuję dziś siłę ognia, by spaliła wszystkie negatywy. Dziś oczyszczam wszystkie pasożyty energetyczne. Bez tych energii już jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy. Za dobre energie serdecznie dziękuję panom, władcom czterech żywiołów. Do was swe prośby kieruję. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego moce, poprzez ziemię i jej siłę, poprzez powietrze i jego lotność, poprzez wodę i jej czułość. Krąg ponad 200 osób jest otwarty, lecz niezłamany. No kochani, daliście dzisiaj czadu. I otóż oficjalnie, bardzo oficjalnie, tutaj Bullet Journal normalnie. Pasożyty energetyczne uważam za zaliczone. Jutro larwy astralne. Dziękuję wam po trzykroć za udział w tym rytuale. Robię miejsce. Mam nadzieję, że kota nie... Och. Ci wszyscy, którzy byli z nami. 220 osób w kręgu. Wiem, że nie wszyscy czynili, ale tak naprawdę słuchając i tak z nami byliście. Wyobraźcie sobie ten krąg wokoło swojego miejsca, w którym mieszkacie. Wyobraźcie sobie nas wszystkich. Jutro zapraszam zaprosić swoich sąsiadów, kolegów, koleżanki. No. Także moi kochani, ci, którzy idą do swoich obowiązków, dzięki wam po trzykroć. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ja widzę, że wy też odczuwacie tę moc. Ja wam mówię, że w pewnym momencie, jak się przekracza pewną granicę, to jest takie po prostu wow. Dziękuję wam.